po burzowo-deszczowej środzie czas na spokojny czwartek. Justyna Janusz-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na 1 lipca. Jutro pogodę w naszym kraju kształtować będzie obszar obniżonego ciśnienia zawarty pomiędzy niżem z nadpółnocnych Niemiec, a niżem z nad Rumunii. Na wschodzie kraju swój wpływ zaznaczy front, a z zachodu dotrze chłodne atlantyckie powietrze. Tylko północny wschód pozostanie w zasięgu ciepła. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 21 do 27 stopni, a teraz już Dolny Śląsk. Noc w naszym regionie zapowiada się pogodnie i bez opadów i nieco chłodniej niż poprzednio od 11 do 14 stopni. Poranek i przedpołudnie pogodne i w miarę słoneczne. Po południu zmienna pogoda, więcej chmur, trochę słońca, a od czasu do czasu przelotne, słabe opady deszczu. Ciepło, ale nie gorąco. Od 18 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 22 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli rosnąć. W południe wyniesie 999 hektopaskali. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, a warunki na drogach gorsze tylko w rejonie opadów. Pogoda da nam pewną równowagę i komfort termiczny. Nie będzie za gorąco, a alergikom pomoże przelotny deszcz. A gdy halina łąki zrosi, często w wodzie rolnik siano kosi. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.